kolejnym filmiku. Dzisiaj tematem tego filmiku jest moje przemyślenia na temat tego, że mamy pewne fazy. O czym tu zaraz powiem i się rozjaśnię. Otóż naturalnie, jak się przyjrzymy sobie, jesteśmy elastyczni w tym sensie, że kiedy jest zima, my jesteśmy tacy inni nastrojowo niż latem, kiedy chce się tą energię brać ze słońca. Chodzi mi tu o taką elastyczność i o takie fazy. Co za tym idzie? Chcę tutaj podkreślić, zaznaczyć, żebyś się nie forsował zimą, kiedy jest czas jakby większego odpoczynku dla twojego organizmu, żebyś nie zmuszał go do skakania jakby, tak? Do tego zajęcia, co robisz latem, bo twój organizm inaczej się zachowuje latem, inaczej zimą, inaczej jesienią, a inaczej wiosną, tak? Na to musisz, zachęcam, sugeruję, byś zwrócił uwagę, byś miał wyrozumiałości trochę, byś spostrzegł, jak twój organizm się zachowuje w danym czasie, byś go nie obwiniał za to, że jesienią ma gorszy nastrój albo zimą, natomiast latem jest pełen, twój organizm pełen energii, tak? Twój organizm, twoja powłoka, tak, jaką masz, nie jest maszyną. Też musi odpoczywać. Więc i twoja wyrozumiałość dla niego musi być elastyczna. Tak jak ono jest elastyczne w danym czasie, tak? Tak twoja wyrozumiałość dla siebie, dla swojego ciała, dla swojego samopoczucia, humoru, tak? Powinna być elastyczna. Podsumowując ten filmik, zachęcam, abyście zastanowili się dzisiaj nad tym tematem.
Tymczasem ja się z wami żegnam. Życzę miłego dnia, miłego czasu i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeśli ci się podobał ten filmik lub inny, subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Pa!